Halo, halo, cześć, witajcie moi mili, ja jestem Graba, a przed wami gameplay z, wydawało mi się, dość fajnej i dość ciekawej, klimatycznej i może nawet troszeczkę strasznej gry, która nazywa się Little Nightmares. Wkroczymy do jakiegoś takiego, wydaje mi się, przerysowanego świata takich dziecięcych koszmarów i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przepraszam was od razu, że jestem taki troszeczkę zachrypnięty, jestem jeszcze trochę chory, ale chciałem w tę grę zagrać, dlatego zagrajmy w nią, moi mili. Ja tutaj sobie jeszcze tylko trochę przesunę rzeczy i umówmy się, tak jak to było w przypadku Hollow Knight'a, na razie na 4 odcinki. Oczywiście wasze komentarze, łapeczki w górę i tak dalej będzie wpływało na to, że tę serię będziemy kontynuowali. Jeżeli nie, to po prostu po tych 4 odcinkach może zrobimy jakieś podsumowanie czy coś. Zobaczymy, moi mili. W każdym razie zaczynamy. Little Nightmares. Wybierz miejsce zapisu. No i gramy. Zobaczmy, co ta gra będzie miała nam do zaoferowania. Wydawała się naprawdę bardzo klimatyczna. Zobaczmy. Bardzo fajnie, że jest po polsku, chociaż to pewnie nie było jakiegoś trudnego języka. I gdzie my jesteśmy? Jakaś otchłań? Coś takiego. Co to jest? To jest jakaś kobieta? Chyba tak. To jeszcze przetrę sobie okulary. Wow, nie wygląda... Okej, nie wygląda zbyt zachęcająco ta kobieta. I my jesteśmy jakąś małą postacią. Małym dzieckiem. Ale jakimś naprawdę malutkim. I mieszkamy na jakiejś walizce. No dobrze. Co tutaj mamy zrobić? Jest jakaś miotła. To jest lampa jakaś. Nie wiem. Jest coraz ciemniej. Gra nam właściwie nic nie mówi. Nie wiem, co się czym robi. Dobrze. O, dobra. Jakiś ogień. Czy możemy rozpalić? Możemy. Ale nic w ogóle... Nie mamy żadnego sterowania podanego. Chociaż tutaj może jest. Nie ma. No dobra. To rozejrzyjmy się w takim razie jeszcze tutaj. Coś tu mamy, ale chyba nie. Dobrze, no to chodźmy tam. Zrobię jeszcze troszeczkę głośniej grę. Wydaje mi się, że jest bardzo cicho. Okej. Zobaczymy w takim razie, co tutaj mamy zrobić. Mamy tu jakąś latarnię. A, i tu mamy włas. Okej. No i wchodzimy tutaj. Jakiegoś szybu, nie wiem, czy ja mam nieograniczoną tę zapalniczkę. Małe dziecko z zapalniczką, to też nie jest nic dobrego. Idziemy dalej. Nie wiemy, co się dzieje na razie. Możemy wyłączyć. Ogromne drzwi jakieś. I schody. Wow, jakie łańcuchy w ogóle. Gdzie my jesteśmy? Czemu jesteśmy tacy mali? Nie wiem. Kolejne drzwi. Ale z tymi drzwiami nic nie zrobimy. Wydawało mi się, że to możemy ruszyć tutaj. Ale chyba nie. Tu jest... Jest figurka tej...
Okej. Coś rozbiliśmy tą figurkę. Ale co nam to dało? Nie wiem. Dobrze. Jakaś kanapa. Nie możemy tego ruszyć. Tego generalnie nie mamy za dużo siły tutaj. Te drzwi coś mi się źle kojarzą. Ale klimacik jest tutaj naprawdę niezły. Dobra. Chodźmy tutaj. Wow. O kurde, ktoś się tutaj powiesił. Ja pierdolę. Przypuszczam, że to o to chodzi. Ja nie mogę. Co my tu mamy? No jest zakrwawiona lodówka. O, coś tam uciekło. Wow. No czekajcie, zejdźmy jeszcze. Jest jakieś przejście, ale ono jest zaklinowane. Tam chyba nic nie ma. Nieźle. Tutaj może te figurki będą jakieś, żeby tam zdobyć to jakieś, może bonusy są czy coś. No dobra. Się trzymać cały czas. Gdzie my w ogóle jesteśmy? To jest też ciekawe. Wow, wow, wow. To jest jakaś pijawka. Wow, okej. Chciałem zobaczyć, co się stanie, słuchajcie, jak bardzo mamy przewalone, kiedy zbliżymy się do tej pijawki. Teraz już wiem. Teraz już wiem, pijawki plus kry jakieś, kurde. Teraz już wiem, że na pewno nie będziemy chcieli tam podchodzić. Na pewno nie będziemy się tam zbliżać. Myślałem, że coś możemy z... O kurde. Oj, coraz więcej. Okay, winda jakaś. O, oh, fuck. Są te pijawki. Sposób. Okej. Wyrwaliśmy deskę. Ale ta gra ma klimat niesamowity. Kto tu biegnie? Wow! O nie! Smaru uciekać. Czy mogę to zapalić? Nie mogę. Ja pierdzielę. O kurde, o kurde. Czy naprawdę mogę tylko skakać? O nie. O, fuck. Nie wiem, co mam tu zrobić w ogóle. O kurde, ale to jest niebezpiecznie. Ojej, co ja mam tu zrobić? Czy tamte drzwi były ratunkiem jakimś? Ja nie mogę z nimi walczyć w ogóle?
wypchnąć to. Dobra, tutaj nie mogę z tymi lampami nic robić. O. No! Dlaczego? Dlaczego? Już bez przesady, już moglibyśmy nie spadać. O nie, i tutaj znowu. Przecież wiadomo, że ja chcę ostrożnie iść po tej desce. Oj, 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 oj! To jak widać, ta gra wcale nie jest taka prosta. Tyle razy tutaj ginę już. Ostrożnie teraz. Ale ciemno. Gdzieś się wspinamy w ogóle, jakieś poddasze, jakiś strych. Ten ogień ledwo nam tutaj daje światło. Otwieramy coś. Tylko jak my tu mamy? Aha, tu chyba musimy przeskoczyć. Nieźle. Z tej strony spróbujemy. Przytrzymaj X, aby zacząć biec. A, i możemy wtedy ślizg zrobić, zobaczcie. Okej. No. Kim jest ten mały jegomość? Okej. What the fuck? Czymżeś ty jest? Okej, zaczyna się. Ja pierdykam, co to w ogóle było? Oh my goodness. Nie mam pojęcia, gdzie my jesteśmy. Co my tu robimy? Jest szczurek, który uciekł do kibelka. To jest coś, kurde. A, właśnie. Ciekawe. To nieźle. Mam ustawiony w systemie to, że on się sam to jest jedno przejście. Okej. Zresztą możemy przejść. Jakiś pokój dziecięcy.
No tu pety, no ja rano, kurde, nie wolno tak robić. No tych nie wyciągnę. Kurde, to jest jakieś więzienie normalnie. Czyli musimy chyba jeszcze raz wyłączyć to światło i szybciutko biec w prawo. Jest autentycznie jakieś więzienie po prostu. Dziecko, ktoś tutaj więzi dziecko jakieś. Już nie chcę wiedzieć, o co chodzi nawet. Dobra. Udało się. Z tymi drzwiami nic nie zrobimy. To chyba nie my byliśmy więzieni tutaj, co? Kocki zostawię. Ten ślizg jest świetny. Wydaje mi się, że to nie byliśmy my. Wow. Wygląda jakby oni byli zamienieni w jakiś kamień. O, fuck! Dokładnie tak. Te oko zamienia nas w kamień, czy cokolwiek innego. Ja! Niezbyt dobra perspektywa. O co tu chodzi w ogóle? O co tutaj chodzi? Nie mam pojęcia najmniejszego. Dźwięk tego oka. Dobra, udało się. No dobra. To jakiś gołąbek. To nam chyba zapisuje grę generalnie. I my teraz chyba musimy do tego gołąbeczka jakoś się dostać. Może tam górą gdzieś. Na to wygląda, okej. No nie wiem, czy do tego gołąbka musimy iść. Możemy spróbować w sumie. To nie był gołąbek. Czy to był ten skrzat? Tak, to jest ten skrzat. Hej, skrzacie! Kim jesteś? Dziwne. No już nie ucieka od nas. On generalnie robi to co my. No i tu są te belka jakieś. No co tu chodzi? Tam chyba nigdzie nie wejdziemy. On jakoś tak za mną chodzi.
Dziwne, dobra. Nie, nie do końca wiem, o co tu chodzi z tym jeszcze. No to oko, dźwięk tego oka jest sakryczny. To jest jakiś ciężarek w ogóle. Nieźle. Niezły klimat ma ta giera, naprawdę. Oh my goodness, co to jest? What the fuck? What the fuck? To jakieś dziecko. Generalnie dzieci śpią. What the fuck, co to było? Tutaj śpią dzieci. Dobra, nie... Myślałem, że może tu damy radę wskoczyć na te łóżka. Chyba nie. Masakra po prostu, masakra! Co tutaj się dzieje? No ja tego nie złapię. Może właśnie na jakimś klocku muszę stanąć i otworzyć te drzwi. A, dobrze. Zapominam, że to są kraty, po których można się wspinać. Nie wiem, co tam było w ogóle, co to chodziło. Ale nie wyglądało to w żaden sposób zachęcająco. Jest szczurek jakiś mały. Co się dzieje? Coś z brzuszkiem. Czy my jesteśmy głodni, czy coś? Nie mam pojęcia. Co się dzieje? What the fuck? Naprawdę głód. Dzięki. Nakarmi mnie, tylko dlaczego? Nie, nie rozumiem niczego tutaj. Dobra. Kolejna jakaś szpienica. Czy pomógł nam właściwie ten chłopczyk? Czy dziewczynka? No to dziecko w każdym razie nam pomogło. Okej, tego nie było generalnie, tego nie było. O co tu chodzi?
przepraszam. No dobra, zobaczmy. Są jakieś prysznice. Wow. Okej. Teraz chyba na górze mamy jakiś wyłącznik. Albo coś. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Co tu się dzieje? Niesamowite. Ja muszę co chwilę ruszać myszką. Nie ustawiłem jeszcze zasilania jakby tutaj w komputerze, żeby mi się nie przełączał w tryb uśpienia. Mam nadzieję, że to nie zadziała w jakiś sposób na nagranie. Nie, 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 nie! Dobra. Dobra, przeżyłem, ale muszę uważać. No, wspinaj się, dawaj, dawaj. Kolejna wspinaczka. Wskoczyć. Damy. Ta ciemność jest trochę przerażająca, powiem wam. W jakiś sposób tam pomogłem. To jestem cięższy niż to pudło? Dobra, załóżmy, że tak. Dzisiaj my tu zjeżdżamy w ogóle. Co tu się dzieje w tej grze? To ja nie wiem. No dobra,
No i co teraz tutaj się stało? Czy coś tu się... O, zmieniło. Pojawiły się pijawki. Super. Aha, dobra, wyłączyliśmy prąd, no tak. Dobra. Chyba nic nie ma. Ciemno, tu się nigdzie nie wyspniemy chyba. Za tym wózkiem iść. Czy my jesteśmy na jakiejś łodzi, bo tu się to wszystko przechyla. Nie no, kurde, już prawie byłem. Chyba trzeba dalej od tego wózka biec tak naprawdę. Większy cień rzuca po prostu, nie? Im dalej jesteśmy. Shit. Oj, oj, oj. Czy mogę się... Mogę się jeszcze schować, okej. Jest tyle dobrze. Ale to oko jest straszne. Udało się. Wow. Kurde, tu trzeba jeszcze jakieś na czas robić. Bo by nam się nie udało i by było koniec. Nieźle. O, są te ludki. Halo, koledzy. Więzienie. Odblokowano osiągnięcie. Więzienie. Czyli chyba przeszliśmy jakiś tam etap. Zobaczmy, co tutaj jest. Chociaż to może jest dobry moment, żeby zakończyć rzeczywiście ten odcinek. Czyli chyba te więzienie ukończyliśmy, albo dopiero do więzienia idziemy. Nie wiem, jak to wygląda. Nie wiem, jak długa jest ta gra. Bo tak jak mówiłem, może rzeczywiście w 4 odcinkach byśmy się wyrobili i ją skończyli. Kto wie. W każdym razie, moi mili, naprawdę klimatyczna gra Little Nightmares, to rzeczywiście cały czas to jakby się kołysało, jakbyśmy byli gdzieś na morzu, na jakimś okręcie, widzicie? Cały czas ekran się przechyla, ciekawe, ciekawe. Wiele pytań, zero odpowiedzi tak na dobrą sprawę, więc moi mili, pierwszy odcinek z 4 z Little Nightmares, także oczywiście zachęcam was do komentowania, do zostawiania łapeczek w górę, jeżeli materiał wam się podoba, jeżeli chcielibyście, żebyśmy grali więcej, aniżeli tylko te 4 odcinki. Także zachęcam was właśnie do tego, subskrybujcie również kanał, wbijajcie na streama. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!